No nie takie łatwe to podróżowanie. Jak widzicie, wzbudzamy dość duże zainteresowanie. Nie mogłam zapłacić ani pośrednikowi, ani... wschodniej granicy Iranu z Pakistanem, właściwie na pograniczu tych dwóch krajów, mieści się region zwany Beludżistan. Jest to uważany za jeden z najgroźniejszych regionów świata. I jeżeli przeczytacie jakieś tam rekomendacje rządowe, prawda, można wejść, w każdym kraju są takie, do których krajów jest bezpiecznie jechać i do których nie. Wszędzie będzie napisane, że ten region jest niebezpieczny i nie należy tam jechać. Ale my musimy jechać, bo nie da się po prostu inaczej przejechać tej drogi. Jest tylko jedno przejście graniczne między Iranem i Pakistanem i później tylko jedno przejście graniczne między Pakistanem a Indiami. Tak więc wyboru nie ma. Jesteśmy zmęczeni, co tu będę wam dużo gadać, po prostu cały tym razem przez Iran, żeśmy przejechali przez cały Iran, jeszcze zjechaliśmy do Bandar Abbas przez 2 tygodnie, to jest naprawdę lekko licząc 3000 km w samym Iranie. Dobre miejsce, bo potrzebujemy internet, bo muszę ogarnąć drugą część tego procesu wizowego, a na tyle blisko miasta, no to już powiedziałam, na tyle blisko miasta, że jest internet, bo już zmęczona jestem, sorry. A na tyle daleko od miasta, że mamy święty spokój, psy mogą sobie pobiegać i super, no. Tylko zimno. W dzień było bardzo gorąco, teraz zimno. Jak to na pustyni? No, szlaki, gdzie człowieka trafić, oni tak robią te formularze, jakbyś ty wszystko wiedział i już to robił milion razy na świecie. Ja nie wiem, czy to nie może być zrobione tak jakoś normalnie. Nie, po prostu. Od razu mi się otwiera... Zaloguj się do twojego PAK Visa Account. Przecież ja nie mam żadnego PAK Visa Account jeszcze. No nie takie łatwe to podróżowanie, muszę wam powiedzieć. Ten cały proces formalności, zdobywania wiz, naprawdę jest skomplikowany. I mimo, że miałam bardzo dużo informacji i uzyskałam ogromną pomoc, szczególnie od Pawła, którego mocno, mocno pozdrawiam i mu dziękujemy, to mimo to nie obeszło się bez jakby... może nie komplikacji, znaczy no komplikacji, jeżeli wezmę pod uwagę, że przeze mnie moja koleżanka ma zablokowaną kartę, a dziewczyna mojego kolegi podejrzewa nas o romans, no to tak, dlatego, że ciągle siedzimy na telefonie i on próbuje tutaj nam pomóc już po raz kolejny, bo najpierw próbował nas odblokować nam internet, a teraz znowu dzwonię, był już gotowy płacić własną kartą. Ja powiedziałam, nie płać własną kartą, ale może powinnam powiedzieć po kolei.
Tak wszystkiego dokładnie nie będę opowiadać, bo z tego by wyszły chyba 3 odcinki, słuchajcie. Więc jeżeli ktoś się wybiera, to ja napiszę to wszystko w poradniku, więc tam będzie wszystko krok po kroku. Nasze sprawdzone kontakty, czego nie robić, co robić i w jakiej kolejności. Ale tak w wielkim skrócie powiem, że po 3 nieprzespanych nocach przy komputerze i na telefonie i 2 razy po pół dnia, no to ogarnęłam temat, nie? Tak więc już jestem teraz specjalistą. Wiem dokładnie, jak o tą wizę trzeba się ubiegać. Mówię teraz o wizie do Pakistanu, a w międzyczasie już zaczęłam proces z wizą do Indii. Mam taki misterny plan, ale to o tym powiem Wam później, jak już będziemy dalej. Natomiast teraz do Pakistanu. Tak więc dzięki Pawłowi, w ogóle Pawła właśnie poznaliśmy przez to, że on był tutaj w Zahedan i czekał na wizę, której nie mógł dostać właśnie do Pakistanu. I on skontaktował się z nami, bo myślał, ktoś mu powiedział, że my byliśmy, ale my byliśmy w Iranie, a nie w Pakistanie. Ale polubiliśmy się bardzo, mimo że żeśmy tylko dopiero rozmawiali przez telefon, a potem osobiście poznaliśmy się, jak byliśmy w Polsce. No i tak ten kontakt po prostu podtrzymywaliśmy, a on zawsze mówił, że jak będziemy jechać do Pakistanu, to żeby mu koniecznie dać znać, bo on się bardzo zaprzyjaźnił z konsulem. No, to wiecie, takie znajomości są bezcenne. Poza tym kontaktem do konsula, to on też jeszcze dał nam dużo cennych rad i uwag. Jak to nie pójdzie, to mogę wieczorem spróbować przerobić tą waszą aplikację u siebie w telefonie i puścić wtedy też z mojego konta. I nawet jak wszystko wiesz, to nie znaczy, że uda ci się o tą wizę aplikować, bo okazało się, że nie działały nam płatności. Nie mogłam zapłacić ani pośrednikowi, ani bezpośrednio za wizę, czyli 2 razy mieliśmy czkawkę właśnie związaną z płatnościami. No hello, this is Iran, jak to powiedział ten pośrednik, z którym rozmawiałam, żeby pomógł mi rozwiązać problem. Mówi, poproś kogoś z innego kraju, żeby za ciebie zapłacił. No weź teraz, wyślij link i proś kogoś z innego kraju, jak wszędzie mówi się o tym, żeby nie otwierać linków i jak ktoś znajomy dzwoni i mówi, że potrzebuje za granicą pieniądze, to żeby mu nie dawać. Tak więc no, na szczęście mam bardzo dobrych znajomych, tacy, którzy są gotowi zaryzykować swoją kartę, tudzież tam jakieś pieniądze. Parę osób się zadeklarowało, więc po prostu naprawdę no, to taka moja złota rada. Chyba te rady też jeszcze spiszę właśnie w takim notatniku, bo teraz mi właśnie do głowy w trakcie tej wyprawy przyszło parę rzeczy, które dla nas już są oczywiste, ale dla kogoś, kto może wybiera się gdzieś dalej po raz pierwszy, będą bezcenne. Tak więc obiecuję, że spiszę. Więc jak ktoś chce, ogląda to, bo się chce przygotować, to bądźcie proszę na bieżąco, najlepiej subskrybować mój blog pchamdoprzodu.pl. No, powiem Wam, że ta historia płatności z kartami, bo o to głównie chodziło, bo wypełnienie formularzy nie było takie skomplikowane. To znaczy, formularze są skomplikowane, ale już nie jeden formularz ja wypełniałam wizowy, więc wiem mniej więcej, co im tam wpisywać, żeby przeszło dalej. To też jest pewna sztuka, której się człowiek uczy po prostu z czasem. Natomiast były duże problemy z płatnością, dlatego że mimo że mam te wszystkie VPN-y poinstalowane, to gdy dochodziło do płatności, zostało przerywane połączenie. No i koniec. Spytałam się tego pośrednika, u którego żeśmy tą, jakby ten cały proces załatwiali. I on powiedział, musisz poprosić kogoś z innego kraju. No więc my mamy taką zaufaną koleżankę, którą ja poprosiłam, czy mogłaby dokonać płatności. I ona oczywiście w swojej dobroci mówi, nie ma problemu, to ja zapłacę, my się potem rozliczymy. I skorzystała ze swojej karty. I nie dość, że
ta płatność się nie powiodła, to jeszcze zablokowano jej kartę. Aż strasznie mi było głupio, muszę wam powiedzieć, no bo wiadomo. Więc jak ja później dzwoniłam do kolejnej osoby, to sobie myślę, rany, aż strach kogoś poprosić, żeby użył swojej karty, bo nie chcę, żeby kolejna osoba miała zablokowaną kartę. Ale pomyślałam, że może w innym kraju zabezpieczenia będą trochę mniejsze. Ta koleżanka, o której wspomniałam, jest z Anglii, a Anglia ma dość taki rygorystyczny system zabezpieczeń. Nieraz nawet jak się dokonywało płatności online, na jakimś eBayu czy gdzieś, to też niektóre płatności nie przechodziły, bo to szło na przykład do jakiegoś innego kraju, który według nich nie jest bezpieczny. Więc poprosiłam naszego kolegę w Polsce, który też zgodził się, że może to dla nas zrobić. Ale powiedziałam mu, wiesz co, spróbujmy najpierw użyć mojej karty, tej, która tu próbowałam i nie działa, ale może jak ci podam dane, to w Polsce ta płatność przejdzie. I wykorzystaliśmy do tego moją kartę Revolut, więc ja po raz kolejny chwalę tą kartę, mimo że nic z tego nie mam. Choć jakby ktoś chciał, to podam link tam w komentarzu. Jakby ktoś nie miał karty, to można z tego linku skorzystać. Teoretycznie powinnam jakiś grosz dostać, ale nieważne. Mówię wam o tej karcie, bo jest to bardzo ciekawa karta. Karta przedpłacona, karta, która jakby to nie jest bank. Można by powiedzieć, to jest parabank, prawda? Firma stworzona przez dwóch podróżników, którzy właśnie jeździli po świecie i mieli bardzo duże problemy z płatnościami w różnych miejscach i bardzo ich to irytowało. Stwierdzili, że oni chcą stworzyć system, który umożliwi ludziom podróżowanie i płatności. Jest to naprawdę karta dla podróżnika i mogę potwierdzić, bo ta karta Revolut zadziałała i można było dokonać płatności. To, że ona nie działała tu, to tylko i wyłącznie jest kwestia irańskiego rządu, który ostatnio wszystko przyblokował tak na maksa po ostatnich zamieszkach, które tutaj były związane z tą dziewczyną, którą tam za ten brak tej chusty no, to wiecie, straszne rzeczy. No, ogólnie nie jest tak źle w tym Iranie, tak więc proszę się nie bać. Ja tą chustę zakładam, bo po prostu jak jesteśmy w miejscach, gdzie wiem, że ktoś może przyjść, no to sobie tam noszę, tam na głowie mi to tam aż tak nie przeszkadza. Ale ja rozumiem, że te dziewczyny nie chcą nosić tych chustek kobiety, chociaż muszę uważać, co mówię, bo jak będą sprawdzać ten mój kanał, to mi zamkną, no. Więc oficjalnie nie mam nic przeciwko, no. Koniec wykładu. Kurczę, poszła mnie tam, gdzie trzeba, aż strach. Powiem wam, czemu jest strach, bo niestety zdarza się, że na granicy, jak się wyjeżdża z Iranu, to sprawdzają, teraz też ubiegając się o wizę, to trzeba podać swoje właśnie social media. I ja na szczęście mam też takie inne social media. Po pierwsze, źle się nie wypowiadam na temat tego kraju oficjalnie i to jest bardzo ważne, żeby kogoś nie poniosło i tak sobie nie chciał dobrze tu ludziom pomóc i źle o tym kraju mówić. Tego nie wolno robić publicznie. Jeżeli ktoś ma takie zdanie, to może sobie pogadać o tym z kimś i to też trzeba uważać, z kim się rozmawia. Generalnie z ludźmi można porozmawiać, naprawdę nie ma problemu, ale raczej publicznie, szczególnie pisać, trzeba uważać. To taka moja rada. Niedźwiedź otworzył sam bramę nam, drzwi się zamykają, nie zauważył. Brama do konsulatu nikt nie chciał otworzyć, to niedźwiedź się sam obsłużył. Uwaga, idzie strażnik z karabinem.
No muszę wam powiedzieć, że to była najszybsza wizyta w konsulacie, jaką mieliśmy do tej pory. Byliśmy umówieni na 9:30 i przyjechaliśmy faktycznie na czas, nawet troszkę przed czasem. Najpierw tam na recepcji poszło w miarę dość szybko i za chwilę nam zawołano do pokoju pana konsula, który faktycznie jest taki sympatyczny, jak Paweł opowiadał, więc dziękujemy pięknie, bo to nie chodzi tylko o załatwienie dokumentów, ale także o takie właśnie jakby doświadczenie, że trzeba, jakby podróże składają się właśnie z tego, że się poznaje ludzi, nie? Że ludzie na drodze sprawiają, że jakaś podróż jest interesująca. Więc bardzo ciepły człowiek, dostaliśmy herbatę, dostaliśmy pakistańskie ciasteczka takie, to nawet nie były, znaczy pierwsze to był jakby taki malutki pączek, bardzo drobno zmielony, bardzo dobry, bardzo aromatyczny, a to drugie to była taka, chyba domyślam się, masa sezamowa. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Tutaj, jak widzicie, wzbudzamy dość duże zainteresowanie, panowie sobie tam stoją i patrzą. Tak więc już o godzinie 11 wyszliśmy z gotowymi wizami. No. Tak więc bardzo fajnie. Wypiliśmy z konsulem herbatkę, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i wysłano nas do kafejki internetowej, żebyśmy sobie wydrukowali wizy. No, więc super. Pięknie, cieszymy się. Przynajmniej ta część była łatwiejsza. A zapomniałam jeszcze powiedzieć, że dostaliśmy podarki. Dostaliśmy szafran. I szafran dla mnie, powiedział konsul. A niedźwiedź dostał długopisik. No. A ja odwdzięczyłam się, miałam taką ładną, takie ładne opakowanie paszmak. To jest taka tutejsza jakby wata cukrowa, taka waniliowa, bardzo dobra jest, pyszna. Uwielbiam ten paszmak. To nie jest najtańsze, ale warto spróbować. Ale chodzi mi o to, chciałam powiedzieć, że takie podarki właśnie, typu właśnie jakieś ciastka fajne, takie rzeczy warto mieć. Ja zawsze mam w torebce, dlatego że to nie jest jakaś łapówka, tak? Taka wymiana podarków ma wielowiekową tradycję w dyplomacji, prawda? No, tak więc szafran od konsula. Aż szkoda używać będzie. Iran słynie przede wszystkim nie tylko z zabytków, nawet bym powiedziała, chyba zabytki nie są tak popularne w Iranie jak jego pustynie. W Iranie znajduje się kilka pustyń i jedna z nich, pustynia Lut, jest najgorętszą pustynią na świecie. Niedawno właśnie zanotowano tutaj rekord światowy i temperatura przekroczyła 70 stopni Celsjusza. I chciałam wam to wszystko pokazać i myślałam, że właśnie pokażę ów jak gorąco. A tutaj proszę, pustynia zaskoczyła nas deszczem.
No, teraz już wygląda bardziej pustynnie. Mieliśmy spokojną noc, chociaż w nocy był mały przymrozek. Ale to dla nas nie jest problem, bo przecież mamy ogrzewanie. A w międzyczasie nasze Afrykany dobiły swój namiocik. Ale na szczęście mamy zapasowy. I ten ich namiot, już pokażę drugi namiot, który kupiliśmy, od razu przeszedł chrzest bojowy. No bo padało. Tak więc już nie wygląda jak nowy. Już jest trochę wysmarowany. Proszę bardzo. Nieco większy od tamtego poprzedniego. Bo nie mogliśmy takiego malutkiego nigdzie kupić, ale kupiliśmy ten najmniejszy, jaki znaleźliśmy, namiot taki szybko rozkładany. No i nasze pieski nie marzną w nocy, bo one też mają ogrzewanie. Ja tu spróbuję pokazać. O, widzicie? Idzie. O, teraz. Idzie rura z ogrzewaniem. Mamy taki rozdzielnik. Idzie do nas do góry. I idzie ogrzewanie do nich na dół, do namiociku. Tak więc pełen komfort mają nasze pieski, które śpią na zewnątrz. A Bella, ponieważ to jest wielka dama, ona śpi z nami w namiocie. Wczoraj jeszcze zmontowałam sałatkę jarzynową. Trochę już podjedliśmy, trochę przełożyłam do słoików. I bigos, taki ze świeżej kapusty zrobiłam, też bardzo smaczny. Tak więc będziemy mieli na drogę, tak więc jesteśmy przygotowani. Nie wiem, gdzie tu się ustawić, bo tu słońce mi trochę w oczy przeszkadza mówić, ale może tu będzie też dobre miejsce. No to gdzie to ja skończyła, bo już zapomniałam.